Nazywam się Kuba. W studenckim forum działałem ponad 3 lata. Zajmowałem się prowadzeniem tej fundacji. Wymyślaliśmy różne pomysły, produkty, tak, które również mogliśmy oferować naszym partnerom. Więc mogłem się tutaj nauczyć rzeczywiście, w jaki sposób działa biznes, w jaki sposób współpracować z fajnymi młodymi ludźmi. I którzy tak jak ja też wierzyli w te wartości, które wyznawaliśmy, tak? Czyli przedsiębiorczość, odpowiedzialność, w pewnym sensie europejskość, tak? Bo staraliśmy się też rozwinąć pewien projekt międzynarodowy, który pewnie jeszcze w przyszłości będzie lepiej prowadzony, bo wiadomo, dopiero się uczyliśmy. Także w dniu dzisiejszym ja obecnie zajmuję się relacjami inwestorskimi, prowadzę firmę, która obsługuje spółki giełdowe z zakresu komunikacji z jej interesariuszami. Pomagamy notowanym podmiotom na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w komunikacji z mediami, z inwestorami instytucjonalnymi, indywidualnymi. Doradzamy im w zakresie transakcji, fuzji, przejęć. No i tym obecnie się zajmuję. Także z pewnością studenckie forum bardzo pomogło mi nabrać przede wszystkim umiejętności miękkich, tak, które dzisiaj wykorzystuję w swojej pracy. No to super, od razu uprzedził Pan moje kolejne pytanie. Czyli zdecydowanie studenckie forum wywarło wpływ na dalszą karierę. Tak, ja myślę, że każdy młody człowiek powinien spróbować takiej przygody, tak, zrobić coś więcej niż tylko chodzić na zajęcia w szkole, gdyż jak widzę również po swoim przykładzie, po przykładzie moich wspólników, bo wszystkie osoby, z którymi dzisiaj współpracuję zawodowo, wywodzą się ze studenckiego forum, ze struktur tej organizacji, więc wydaje mi się, że to jest idealna droga, żeby osiągać w pewnym sensie jakiś sukces. A tak a propos sukcesu, jaki był największy Pana sukces? Myślę, że w studenckim forum powstało wiele ciekawych projektów. Moim takim oczkiem w głowie jest przedsiębiorcza kobieta, którą razem z moim kolegą Damianem Rowińskim wymyśliliśmy podczas pewnego spotkania. Tak? Kiedyś zastanawialiśmy się, jak ta fundacja mogłaby wyglądać i rzeczywiście uznaliśmy, że jest w niej za dużo panów, trochę trzeba by się było rozejrzeć za zaangażowaniem również tej piękniejszej strony świata, więc myślę, że przedsiębiorcza kobieta jest to mój największy sukces w tej organizacji.